Szczęść Boże, Aleksander Chutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informacje dnia. Trwa ostrzał ukraińskich miast. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje o dostarczanie broni antyrakietowej. Tymczasem rosyjscy żołnierze rozpoczęli ćwiczenia na terenie Białorusi. Nad ranem ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 9 irańskich dronów wystrzelonych przez Rosję w kierunku Kijowa. Ciągłe ataki trwają w Awdijiwce, pod Łymanem i pod Bachmutem. To właśnie to ostatnie miasto Rosjanie chcą zrównać z ziemią. Kluczowe jest pole bitwy w Bachmucie. Kontrolujemy miasto, mimo że okupanci robią wszystko, aby nie pozostał tam żaden nieuszkodzony mur. Mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Bachmucie brakuje wszystkiego. Znalazłam jedną małą aptekę, ale ceny są przerażające. Ceny są straszne. Nie możemy wyżyć z naszej emerytury i nie wiem, w jakim stanie jest mój dom. Tak właśnie jest. Ciągły stres. Ciągły stres, bo nie wiadomo, kiedy dokładnie zaatakuje wróg, a ataki nadciągają z powietrza. Stąd apel prezydenta Ukrainy o wsparcie obrony ukraińskiego nieba. Szanowni partnerzy, pomagając nam w obronie naszego nieba, dostarczając nam szybciej i w wystarczającej ilości nowoczesnych systemów obrony powietrznej, możecie pozbawić państwo terrorystyczne jego głównego instrumentu terroru. Byłoby to jedno z najsilniejszych działań, które przyspieszyłoby koniec wojny. Rosja musiałaby podjąć kroki w celu zakończenia agresji, gdyby nie była w stanie kontynuować ataków rakietowych. Ataków, które niosą za sobą tragiczne skutki. Poza zniszczoną infrastrukturą, celem są zwykli obywatele Ukrainy. Gdy straż pożarna kończy gaszenie pożaru po jednym ostrzale, musi jechać do kolejnego. Strażacy w Bachmucie pracują w skrajnie trudnych warunkach. Były takie wypadki, kiedy my wyjeżdżali na pożar. Po ostrzale wyruszyliśmy do gaszenia pożarów i padliśmy ofiarą powtarzających się ataków. Spotkaliśmy się z tym wielokrotnie. To jest bardzo trudne, ale rozkazujemy personelowi, by w takich sytuacjach się chował i pozostajemy w miejscach, w których możemy przeczekać. Tam, jak się chce wyjść, dajemy komandę tam ziemia. Rosjanie jako jeden z celów ostrzałów obrali infrastrukturę odpowiedzialną za dostarczenie ciepła, wody i prądu. Władze ukraińskie na bieżąco informują o postępach w przywracaniu dostępu do tych mediów. Mamy nowe osiągnięcia w przywracaniu światła i ogrzewania naszych obywateli. 3 miliony Ukraińców otrzymały dostawy energii. Wczoraj było to 6 milionów, tak więc od piątkowego ataku terrorystycznego przywrócono usługi 9 milionom obywateli. Również w większości miejscowości komunikacja miejska wraca do normy. Jak informuje rosyjska agencja Interfax, rosyjscy żołnierze, którzy w październiku trafili na Białoruś, rozpoczną ćwiczenia taktyczne na poziomie batalionów. Prezydent Ukrainy zapewnia, że granice jego kraju będą chronione niezależnie, czy zagrożenie będzie napływać ze strony Rosji, czy też z Białorusi. Obrona granicy z Rosją, jak również z Białorusią, jest również stałym priorytetem. Przygotowujemy się na wszystkie możliwe scenariusze obrony, niezależnie od jakichkolwiek prób siłowych Mińska. I tak im one nie pomogą. Doradca gabinetu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego potwierdził, że ukraińskie wojska usiłowały zabić szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji, Walerija Gerasimowa. A teraz Wielka Brytania, gdzie nie ma pobłażliwości dla przemytników ludzi. Po tym, gdy na kanale La Manche wywrócił się ponton, w wyniku czego zginęły 4 osoby, zarzuty usłyszał odpowiedzialny za organizację przemytu. W ubiegłą środę nad ranem na kanale La Manche wywrócił się ponton. Znajdowały się na nim najprawdopodobniej 43 osoby. Temperatura sięgała minus 4 stopni Celsjusza, a wielu z nielegalnych migrantów ubranych było jedynie w t-shirty. W wyniku zdarzenia zginęły 4 osoby. To fragment nagrania rozmowy jednego z migrantów. Jesteśmy na łodzi i mamy problem. Proszę o pomoc. Nasze dzieci, nasze rodziny są na tej łodzi. Woda dostała się od tyłu łodzi. Brytyjskie władze zapowiedziały, że będą jeszcze mocniej i jeszcze skuteczniej walczyć z nielegalną migracją, po to, by w przyszłości nie dochodziło do podobnych tragedii. To słowa, jakie padły z ust brytyjskiej minister spraw wewnętrznych w ubiegłą środę. Tragedia z tego poranka, podobnie jak śmierć 27 osób jednego listopadowego dnia zeszłego roku, jest najbardziej otrzeźwiającym przypomnieniem, dlaczego musimy zakończyć te przeprawy. Już wiadomo, że po wywróceniu się pontonu z
nielegalnymi imigrantami. Zarzuty usłyszał 19-latek Ibrahim Bach, człowiek, który nie ma stałego miejsca zamieszkania. Zaostrzone w czerwcu przepisy stanowią, że za organizację przemytu ludzi na teren Wielkiej Brytanii grozi nawet dożywocie. Zawieranych jest coraz więcej umów o dzieło. Tak wynika z danych, jakie opracował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku zgłoszono blisko 1 300 000 umów o dzieło. To wzrost o 6,5% w zestawieniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Największa grupa wykonawców umów o dzieło to mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat. Dane, do których dociera Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to pokłosie przepisów tarczy antykryzysowej. Od 1 stycznia ubiegłego roku wprowadzono obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło. Dzięki rejestrowi wreszcie wiemy, ile w Polsce zawarto umów o dzieło, z kim oraz w jakich branżach. To nieocenione informacje dla państwa. Na pewno będą one pomocne do budowania polityki gospodarczej i tej związanej z rynkiem pracy. Jeszcze kilka miesięcy temu nie posiadaliśmy tej podstawowej wiedzy, co rodziło wiele problemów, na przykład przy tworzeniu ustaw. Nikt nie był bowiem w stanie oszacować skutków finansowych po zmianach pewnych przepisów. Umowy o dzieło zawierano również z cudzoziemcami. Stanowili oni niespełna 5,5% wszystkich wykonujących takie umowy. Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zostało wykazanych w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Za chwilę święta Bożego Narodzenia. Ci, którzy jeszcze nie kupili choinki, nadrabiają zaległości. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się żywe drzewka, zwłaszcza te kupione od leśników. Nadleśnictwo Babki pod Poznaniem. Takie miejsca jak to w okolicach świąt cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W naszej ofercie są choinki z gatunków sierka pospolitego, czyli tego najbardziej znanego drzewka w Polsce. I gatunki ozdobne to jest sierk kujący w odmianie srebrnej. Mówi Ireneusz Niemiec z Nadleśnictwa Babki. W tym roku choinki są droższe od tych ubiegłorocznych, mniej więcej o 10 zł. Najtańsze drzewko kosztuje około 60 zł. Jak dbać o choinkę, aby długo nam stała? Szukamy w mieszkaniu miejsca najbardziej chłodnego, z dala od kaloryferów. Drugą bardzo ważną rzeczą jest zapewnienie takiemu drzewku świeżej wody. Wyjaśnia Ireneusz Niemiec. Choinka jest w stanie wypić dużo wody, dlatego codziennie trzeba sprawdzać, czy wody nie trzeba dodać. A co zrobić z drzewkiem po świętach? Po świętach taka choinka, chociażby tutaj, tak jak widzimy, ścięta, może posłużyć jako nawóz. Rozdrobniona fantastycznie taką rolę spełnia. Tłumaczy Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Choinkę można też pociąć i umieścić w brązowym pojemniku. Jeżeli kupiliśmy drzewko w doniczce, można na wiosnę spróbować posadzić je w ogrodzie. W Opocznie odbyło się 11. spotkanie wigilijne oraz regionalna wigilia kół gospodyń wiejskich. Uczestnicy zapoznali się m.in. z tradycyjnymi stołami wigilijnymi. Uroczystość uświetniły występy muzyczne. Patronat nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Co roku od 11 lat w Opocznie organizowane jest spotkanie wigilijne. Jak mówi jego współorganizator, poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus, to okazja do wspólnego świętowania wszystkich regionalnych kół gospodyń wiejskich. To jest bardzo ważne, żeby właśnie jednoczyć te wspólnoty, te koła gospodyń wiejskich. I tu dziś się wystawia swoje produkty. Koła gospodyń wiejskich przekazują regionalne tradycje kolejnym pokoleniom, wskazuje starosta opoczyński Marcin Baranowski. To bardzo dobrze, że te tradycje, które są szczególne również w regionie opoczyńskim, które są kultywowane od lat, ta twórczość ludowa, generalnie ludowość, tradycja, dzięki właśnie kołom gospodyń wiejskich są cały czas podtrzymywane. Na przygotowanych wigilijnych stołach pojawiło się wiele regionalnych świątecznych potraw. Przystrojone stoł oglądał gość specjalny, wicepremier minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Promują dobrą polską żywność. Myślę, że warto na takie spotkanie przyjechać, żeby to wspierać. Koła gospodyń wiejskich przygotowały bogato zastawione stoły. Nasze potrawy wykonane są w tradycyjny sposób, czyli kiszona kapusta, grzyby suszone, również
śliwka suszona. Pierogi z grzybami, kapusta zasmażona z grzybami, paszteciki. Tradycyjne ciasta zaprezentowało koło gospodyń wiejskich z Piaseczna. Serniczki, wszystko jest pieczone z naszych własnych produktów. Pieśń adwentową wykonał zespół Bayerful. Matko ludzi, módl się za nami. Uczestnicy wydarzenia obejrzeli jasełka wystawione przez Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie. Pan Jezu, ukochany, od pariatów czekamy. Swoje orędzie oraz życzenia na zbliżający się świąteczny czas wygłosił ksiądz biskup Piotr Turzyński. Życzę poczucia ważności swojego życia i bycia miłowanym. Życzę bliskości Boga, doświadczenia tej bliskości i życzę radości z rodzinnych relacji. W trakcie opoczyńskiej wigilii rozdano 600 paczek dla najbardziej potrzebujących osób z regionu. To było poranne wydanie informacji dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na godzinę 10:00 z Panem Bogiem.